Witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest pan Izaak Bada, radny w gminie Andrychów. Witam serdecznie. Kłaniam się, witam. Panie radny, jest to pana pierwsza kadencja. Jakie są spostrzeżenia po tych kilku miesiącach w roli radnego? No, niewiele się działo, bo po dwóch sesjach były 3 miesiące wakacje, tak? I dopiero teraz się jutro prawdopodobnie będzie następna. No ale to nie jest tak, ja myślałem, tak? Tutaj ja myślałem, że będziemy bardziej walczyć o to, aby miasto szło do przodu, a tam widzę różne układy, układziki, które zresztą więcej czytam z mam newsa, niż ja więcej wiem. O, tak to jest. Czy są już jakieś pierwsze sukcesy albo porażki pana jako radnego? Wszystko jest, powiedzmy, mamy różne plany, rozmawiam z kolegami, co można zrobić. Miałem kilka interwencji, gdzie byłem u pani burmistrz, gdzie no, pewne parkingi na niektórych osiedlach nie są tak, jak mają być, ale to jest daleka droga, bo to nie jest wszystko, nie wszystko zależy nawet i od pani burmistrz. Dopóki, powiedzmy, okazuje się, że ta droga jest powiatowa, tamto jest wojewódzka i nawet na osiedlu niektóre drogi nie należą do nas, więc są plany, już pewne rzeczy zgłosiłem i mam nadzieję, że będą zrealizowane. Tak. Czy jakby pan miał taką możliwość i drugi raz kandydował na stanowisko radnego, zdecydowałby się pan na to, czy? Kto to wie? Ja już mam swoje lata, zobaczymy, jak zdrowie dopomoże. No czemu by nie, ale jak też nie będzie, no, miasto potrzebuje jednak dużo rzeczy. Się wydawało, że a to jest tylko tam iść, jest, no, nie, tam jest bardzo dużo rzeczy, które można było zrobić w tym mieście, ale nie wszystko okazuje się zależy od naszej mocy. Tak? I, no, i zobaczymy, jak to będzie. Natomiast któż to wie? Czy zgłaszał pan jakieś wnioski do budżetu na 2025 rok? 27, teraz w piątek, będziemy mieli spotkanie na osiedlu, bo ja jestem z tego osiedla i od ludzi będziemy zbierać różne ich propozycje, wnioski i dopiero potem oficjalnie będziemy rozmawiać z panią burmistrz albo w formie pisemnej będziemy zgłaszać te nasze uwagi do. Owszem, już byłem na jakimś spotkaniu, ale to nie było z mojego okręgu. Jeżeli chodzi o okręg osiedle, dopiero w piątek mam spotkanie z ludźmi tutaj na osiedlu. Mam nadzieję, że ludzie mają swoje propozycje. Ja mam swoje też i podzielę się z tymi ludźmi najpierw, a dopiero potem to będę zgłaszał odpowiednim władzom. A propos tych propozycji, to co w takim razie powinno być najważniejsze do realizacji w tej kadencji? Na osiedlu, czy ogólnie? Ogólnie to ciężko mi jest powiedzieć, tak? Bo tak jak mówiłem, to nie wszystko zależy ode mnie. Ja się bardziej koncentruję się na tym, co się dzieje na osiedlu. Wiadomo, że pewne rzeczy zgłosił wcześniej, jeżeli mówimy o ogół, rzeczy, co można było zrobić. Jest dużo planów, które było podczas kampanii, co poprzedni burmistrz zgłaszał. Ja byłem w tej z jego ramienia startowałem. Dalej jestem za tym, za to wszystko, co przedstawił pan burmistrz. Ale czy wszystko się da, czy znajdzie się kasa, czy obecna władza będzie chciała realizować to, co myśmy wcześniej zgłosili, zobaczymy. Pięknie dziękuję za rozmowę. No bardzo pani dziękuję i zapraszam. Do zobaczenia. Nawet zapraszam na to spotkanie 27 tego miesiąca. Września. Mam nadzieję, że mam newsa tam będzie. Jak skomentuje pan pojawiające się informacje dotyczące możliwości zmiany układu sił w Radzie Miejskiej i odwołanie przewodniczącego Rady? Takie pogłoski są. I to nie jest tajemnica żadna, bo przecież kilka razy ja czytałem już o tym na Mam Newsa. Ja tak szczerze tyle samo wiem, albo i mniej niż Mam Newsa. Jutro mamy sesję, tak, gdzie powiedzmy i wnioskodawcy, jeżeli tak mogę to nazywać, będą zgłaszać swoje
opinię, dlaczego chcemy odwołać obecnego przewodniczącego. Są takie pogłoski, pewnie jakieś powody są, ale naprawdę nie jestem do końca wtajemniczony. Jutro jak zobaczymy, jakie będą bo nie można kogoś odwołać, nie zgłaszając żadnych powodów. Jak się dowiemy, zobaczymy, jak sytuacja się wyklaruje.